Witam, witam, witam! Ja jestem Venom Lazarus, a to jest kolejna część z cyklu Podniebny Survival Skaiden. O tak! Kochani, no troszeczkę poczytałem. Znaczy poczytałem, no jak zwykle, tak po łebkach, no bo nie miałem za bardzo czasu. Ale już wiem mniej więcej, jaki jest tu problem, dlaczego ja nie mogę zrobić sobie tej różdżki. No bo zobaczcie, zasada jest taka w questach. Mamy zrobić sobie różdżkę adepta. Nie bez powodu nie ma tutaj, że tak powiem, informacji, jak to zrobić, bo to jest tylko i wyłącznie informacja z tego moda, nie? Więc akurat tutaj nic nie będzie, ale jest jedno ale, właśnie. Patrzcie. Żeby zrobić różdżkę, musimy tą uniwersalną jakąś teorię wynaleźć. Do tego musimy zrobić te trzy rzeczy, zrobić tą rzecz i wtedy zrobić sobie specjalny, że tak powiem, specjalny stół. Jak to będzie dalej, zobaczycie sami zresztą. Po pierwsze, czy mamy wodę? Mamy wodę, jeszcze sobie dla pewności wezmę. Więc sobie popatrzyłem mniej więcej, o co chodzi, jak to się robi. Po pierwsze, na pewno potrzebujemy, czekajcie, ile ja mam papiru? 63, jest dobrze. Musimy sobie wełenki trochę zrobić, chyba że... Nie, nie trzeba wełenki, mogą być nitki. No dobra. To musimy sobie wynaleźć pierwsze te trzy rzeczy, nie? Więc tak, nitka. O. No dajesz. Podpowiedzi jeszcze żadnej. Jest. O. Tworzysz coś tam mocne, aczkolwiek elastyczne, coś tam... Wonderful Crafting Component. Aha. To, że materiał niby mocny i sprężysty, coś tam tworzysz i tak dalej. Następny potrzebujemy magic, element of magic. Mamy przecież ten. Właśnie te drewno, kurne, zajebiste. O, tak. No. No co jest? O Jezu, to ile tego drewna trzeba? Weźmy sobie stack. Jakby coś tam urośnie pewnie znowu, więc... No dobra. O! Udało się. Jest. Fabriko! Element fabriko. To o ile dobrze się orientuje... Właśnie, czekajcie, czy da się... No widzicie, z tego Great Woodlock nic nie zrobimy. Mamy trochę jeszcze tego. Okej. Musimy zrobić craftboxy. Bo craftboxy, o ile dobrze wiem, to jako jedyne wiem, mają, o widzicie, te fabriko, taki element mechaniczny, nie mechaniczny, tylko okowadełko mają, nie? O, o, i proszę, 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 proszę. Jeszcze zabrakło. Szybciutko, szybciutko, Venom zaraz coś wykombinuje. Weźmy już więcej, zróbmy. Trzeba będzie później sobie drzewa trochę naciąć. Mamy gdzie? Więc luz, majonez. O, jedno kliknięcie. Chamstwo. I... Mamy simple, prosty, ale bardzo mocny ten z wełny bądź nitek tych pajęczych. Jakiś materiał. Dobra, wynaleźliśmy to. Teraz by wypadało wynaleźć, czekajcie, to, potem to może, o, w tej kolejności. Ile dobrze pamiętam. Pierwsza rzecz istotna to jest knowledge, czyli wiedza, cognito. Dobra. Mamy. Druga rzecz to znowu magia. Dajcie tego drewna więcej. O. No! No! Jezu!
A to tego trzeciego nie mam zielonego pojęcia, skąd zrobić. Mechanizm, device. Dobre pytanie. Co ma mechanizm device? O to. Wilka jakiegoś ma tutaj. Mechanizm device. O, ma to magię. No to mamy mały problem. Zobaczmy. O, siema! Latające badziewie. No nie. Skąd ja wezmę ten mechanic device? Może Fritz coś pomoże? Zobaczmy. Fritzu! Słuchaj, facet. E, nie, Fritz mi nic nie pomoże. Chodź. Może tu coś? Leaves. O, to mam problem. Hunter? O. Ha, się mówi, ha. Got work? Nie ma roboty. No to nie. Jest! Mechanik dy... Kurna. Złoto, złoto, złoto. Ja potrzebuję złoto. Szybko, szybko złoto. Redstone mam mechanic device. Kurde, nie wiedziałem. Powiedzcie, że ja mam jakieś jeszcze pozostałe mi ze złota. Jak nie, to będzie lipa. Jeżeli nie mamy złota... Pójdziemy do Netheru. Jak ja, kurna, nie lubię do Netheru chodzić. Zajebiście dużo. Dobra, chodźcie do Netheru. Potłuczemy trochę pigmenów, to przy okazji troszeczkę zaopatrzymy się. No. No i to jest, to robi się coraz ciekawiej, dlatego że powoli, powiem wam, zbliżamy się do końca. Coś słyszałem. Ale mam wrażenie, że coś niedługo chyba będziemy tam szli do tego endu. siemano. Jeden. Oż ty w dupcie. A, gin. No nie mogę. Ała. Uła. Jaki strzał. Jest. Dobra. Pigusie idą! Idą, pigusie! Czekajcie, wykończę te pigusie. Powiedzcie, że my tam pomostu nie robiliśmy. Kuźwa. Idioci wypadają przez te oczka. Olej. Okej. Też się przyda. Ile? O kochani, zobaczcie ile sztabek tam leży. O cholercia. Oj. Oj, oj, oj. Dobrze, jest coś, ktoś strzela tego z łuku. Dobra. Koledzy! Idą. Okej. Okej. O, ktoś kuźwa. Wymiana strzału.
O ty. Dobra, chyba nam... Mamy dwa miecze. No ładnie, ładnie jesteśmy obstawieni. Dobra, to tych zostawię. Fak, piguś! Jak on tu się... Nie wiem, pojawił. Tych można jeszcze ściągnąć. Dawaj, 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 ja potrzebuję dużo złota. Okej, okay, oj, mieczyk. Źle, źle, źle. O! To jeszcze jeden mieczyk. O kurde, gasta słyszę. Cholera. No! Pieprzony Batman! Dobra. Uff. Było ostro, powiem wam. Dobra. Potrzebujemy, mamy zęby. Idziemy do tego. Na razie nic nie, już nie robię z tym metalem. Tararara. Mamy dużo, dużo dobroci. I miecz zniszczony. Ciekawe, ile naprawa go będzie kosztowała. Ale wiecie co, tak sobie pomyślałem teraz. Jeżeli my będziemy w końcu, koniec końcem szli do endu, to jak myślicie po co? No, zgadnijcie po co. Chyba tylko w jednym celu. Kurna, że po smoka oczywiście. A jak po smoka, to znaczy, że... fuck. 11 leveli na prawa. Dobra, 11. Co tu jeszcze możemy... Worpal? Co to jest worpal? Spróbujemy. Dobra. Się zastanawiam, dlaczego nie mogę zwiększyć powera. A, bo to tak się robi. I naprawa. I nie mam ani jednego levela. Już wiem, trzeba enchant zdjąć i założyć nowy. Który to miał ten redstone, a ten? Siolom! Słuchaj, facet. Potrzebuję... Raz, weźmy sobie... Od ciebie stack. Tak na wszelki wypadek. No bo wiecie, tak się przyda. No i dobra, wynajdziemy drugą rzecz, bardzo ważną w naszej zabawie. Ciekawe co, jak trzecią, bo ja też mam... Wiecie... Kurde, jak tu wolno. Tu kolejkę trzeba by było postawić, no normalnie kolejkę. Okej. Okay. I redstone. No i... Dwa redstone'y, trzy. I... Aha, że... wierzysz, że mistyczne urządzenie poprowadzi cię prosto do najbliższego źródła mistycznej energii. Co za bzdury. No dobra, czekajcie. Książka. Zrobiliśmy to. Taumometr. Musi być arkanek. Jak się nazywa to? Arkane. Czekajcie, czekajcie. Możemy takie rzeczy robić. Jakaś... Aha. Aspect of magic, ble ble, silverwood, pierdu. No dobra, nie wiem. No dobra, to teraz to ostatnie trzecie, tak? Czyli...
Czekajcie, na pewno powinien być kobel, którego mam przy sobie. Słyszałem! Wypadło jajeczko! No, chodzi o tego fraktusa, no i co jest? No Jesus, ile trzeba się naklikać? No, jest. Ne! O! To nie jest to. Gunpowder. Co może być potrzebne do gunpowdera? Wiem. No ogień będzie potrzebny, o ile dobrze pamiętam. Które to miało ogień? Ten... O! Brodawki mają ogień. No i muszę nasiona, bo to jest konwersja. O! No dobra. Czyli wpierw nasiona. Dajesz, dajesz, chłopaku! O! Jezus Maria, ile tego? Jest. I brodawki. Bo mają ogień, nie? Ten ignis. Jak ktoś grał... O, słuchajcie, graliście w Wiedźmina? Tam było też na przykład jeden z zdolności takich rzucanych, nie? Znaków. Tam art był i tak dalej. I też było ogień ignis. Dobra, no ale po cholerę mi proch. Do czego on to przyczepił? Aha. Pewnie w ten sposób, znając świat, wszystko można zrobić. Jeszcze raz. Czy teraz mi coś wywali głupiego? Nieznana teoria. No. Wiecie dlaczego kamień w pierwszej kolejności? O, nie podpowiada nam. Bo to jest Magical Building Blocks. To są rzeczywiście, z tego co widziałem na wiki, to rzeczywiście to są bloki, z których się buduje. To jest to, zobaczcie. O. O, to. To są magiczne bloki do budowania magicznych urządzeń. Skoro magiczne, to prośba, no to musi być na pewno to. Czyli magia, ten... What? Wood? Oż ty w mordeczkę. O! Dwa elementy. Ty, to nie będzie łatwe. Jeszcze dwa? You have installed wood, metals to create building... Metals. No to metal, tak? Jest. A, Fabriko! Fabriko było tu. Hehe. On już podpowiedział nam ostatni. Jest. Zabiorę te craftingi. Ping! Gdzie jest książka? Osiągnęliśmy basic artefakt. A little of this. Co tu jest napisane? Materiał... Aha, że można łączyć teraz materiały i tak dalej. No i do... z energią. No dobra, ale to chcemy. Z tego co wiem, to nie będzie proste. Fuck. Mamy, dobra. Brodawka. Brodawka ze względu na mutation, czy mutatio, czy jak tam. O, ogień idzie, dobra, niech będzie. O, nawet. Aha! To od razu mamy dwa. O, widzicie? Teoria tautamik jakaś. Tu jeszcze nam nic nie podpowiada. To polega z tego, co wiem, się dowiedziałem. Tu trzeba wykminić. Bo ta teoria to jest tak jakby nawiązanie do tego, co robiliśmy, czyli do czterech prób. A wiadomo, cztery próby to były na zasadzie tam ogień, woda, ziemia, kapitan planeta i w ogóle. Jak ktoś zna, o co chodzi, to wie. Więc co ma... Dirt ma ziemię. Tam zrobiliśmy ogień i mutację jakoś. Nie wiem, co to ta mutacja jest.
Okej, dalej nam nie podpowiada. Woda. Wody nie ma. Co daje woda? Wiaderka nie zniszczę, kuźwa. Butelka z wodą? A! Nie. Woda, woda, na Nightvision, woda, woda, wszędzie jest woda. Teoretycznie tak, ale to dużo bym zniszczył. Czekajcie, a coś. A może. Trzcina ma wodę. Idę po trzcinę. No bo wodna roślina chyba, nie? Szybciutko zbierzemy. Będziemy mieli już prawie wszystkie żywioły. No jest ogień, jest ziemia. Ciekawe, jak my zrobimy powietrze. Kurna. Pomyślmy logicznie. Co może mieć powietrze? W Minecrafcie. Myślimy, myślimy. Przez ten czas sobie tu rozutą wodę. Jest woda? Na pewno jest woda. I to dwa nawet. Wody, powietrze. Jeszcze trzy? No chyba litości, no. Dobra, trzeba tego, się tego pozbyć. Czekajcie. Tutaj do przepalenia wrzućmy sobie ten miecz. Ten miecz można wrzucić tutaj, gdzie jest moja. Zrobić sobie jeszcze tego. Pamiętacie? Pokazywałem wam, jak to zrobić. Czekajcie, tylko że używając Minion Stone'a sobie zrobimy więcej żelaza. A teoretycznie to ma. To czy taki jeden nugget i tak samo żelazny ma, mają tyle samo, ale już sztabki nie. Dobra. Zobaczcie, 40. Ła! Też 8 mają. Gunpowder zostawmy, to zostawmy, to zostawmy, to też. To może już nie będzie ten craftbox potrzebny. No dobra, ale pomyślmy logicznie. Co jest jak powietrze w Minecrafcie? Powietrze. Czekajcie. Duch. Cholera. Czego tu jeszcze brakuje? Niech no ja pomyślę. Wiedza. No kurna, proste w każdych RPGach. Każda książeczka bądź papier to jest wiedza. Kuźwa, i też mają wodę, no. Okej. No magii nie ma. No to magia, no to już czekajcie, magia. No to jednak te drewno trzeba wziąć. Chyba będzie pasowało, nie wiem. O, jest powietrze, tylko z czego ja te powietrze wezmę? Różnych. Wziąłem. Powietrze. Czekajcie, co jest lekkie jak powietrze w Minecrafcie? Wispy, tylko niestety tego takiego, bo widzicie, są cztery, a ja mam tylko trzy esencje. Esencję tą magiczną, zieloną, metalową, jakąś tam i tak dalej. Czyli brakuje nam esencji chociażby tego pajaca, co tu lata taki białego. Dupa. Kurczaczki! Jajko? Jajko nie ma. Czekajcie, a już wiem. Pomyślcie logicznie. Co jest lekkie jak piórko w Minecrafcie? Kuźwa, jak wiatr. Ale przywaliłem. Czekajcie, no, zróbmy sobie więcej kurczaków. A, co zrobiłem? Czekajcie, weźmiemy sobie, rozmnożymy ich trochę, bo nie chcę wszystkich zabijać. Nasionka, one już, tylko nie wiem, czy to jest ta wersja Minecrafta. Więc weźmiemy jedno i drugie. O.
Nasionka, dobra. Jedna kureczka, druga kureczka. O, jak ładnie. Jedna taka biedna kureczka. Mhm. Mamy jajeczka. Powiedzcie, że chociaż... Kurna, nic. Dobra, trzeba by wyrżnąć trochę kurek. Ty jesteś taka biedna. Cholera, daj. Jest, nasion... ten... Przepraszam. Zostawiłem tylko dwie, jakby coś. Mamy pięć piórek. Kurna, to może nie wystarczyć. Aj. No. Demit. Fucking Demit. Co on chciał za kurczaki? No może piórka sprzedają? To by było dobrze. Co by tutaj... Mamy tego dobroci towaru. Potrzebuję piórka. Tak, stanowczo. Hunter, powiedz, że masz... Nie chcę pracy od ciebie, tylko trade'a. Dupa Jasiu. Chicken za... Ach, dobra, no mam tego dużo. Nie ma piórek, cholera. O, kurczaczka se zespawnujemy, kurczaczka. Kurczaczka. Ale mnie to nurtuje, trzeba będzie więcej kurczaków, więcej piórek. Ale już tak blisko jesteśmy, no kuźwa, no. Kurczaczki. Dwa małe, biedne kurczaczki i jeden duży. Czy ja jeszcze mam nasiona? Nie. Trzeba iść i... farmę trochę opróżnić. Kto by pomyślał, że czas najwyższy będzie zebrać plony? Dobra. Ale dużo nasionek nie będziemy mieli, jak zasadzimy z powrotem, więc... A, no dobra. Może jeszcze jedno jajko, chociaż się kupi te takie, wiecie. Bo jajka już wszystkie, widzę, chyba wyprztykałem i oczywiście jakoś szczęścia nie mam, nie? No. No nic, no. No dobra, kochani, to tak. Sadzimy, kończymy i w następnym odcinku poznajemy tajemnice kolejnych, że tak powiem, teorii. Jakieś tam teorie, nie wiem jakie to są teorie. No dobra, mam na jednego kurczaka. Kupimy kurczaka i idziemy. Postaram się więcej zaopatrzenia zrobić, kurde, bo widzę, że... No zobaczcie, tak naprawdę to... I jesteśmy w domu, możemy robić kolejną sobie różdżkę. Tą taką lepszą, lepsiejszą. A lepsiejsza różdżka daje to, że po prostu więcej energii ma, czyli na przykład do tego, pamiętacie, nieraz była sytuacja taka, że do tego kotła powrzucałem trochę za dużo rzeczy. No i różdżka nie dawała rady już tego przerobić, więc teraz teoretycznie da radę, bo będzie mocniejsza. Czekajcie. Jemy. Ostatniego kurcacka. Kurcacka. A ile zboża mam? O kurcze. Te. Ej, co z tym drzewem jest tamtym, że nie rośnie? Mamy... Dajcie Bonamila. Bonamila! Nie no, bez przesady. Zobaczymy te drzewo tylko na koniec, o. Chodź ty i ty. Robić mi tu kurczaki. No. Cześć krowki. Co tam u was? Wszystko dobrze? Też się cieszę. No popatrzcie, no. Aha. Super.
Banmil nie działa na to. Genialnie. No dobra, kochani. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i co? Do następnego odcinka, kiedy to będziemy podbijali wszechświat. Trzymajcie się, hejka.